pozdrawiam wszystkich z tej strony, Paweł Flamigo. Wyruszam dzisiaj z Berlina Schönefeld do Mediolanu. Oczywiście ruszam z Flamigo Travel w poszukiwaniu destynacji najlepszych na świecie, takich które, podróży, które będą sprawiać Wam radość. Lecimy poszukiwać miejsc pięknych do wypoczynku, aby spędzić fajny czas. Wejdźcie pod kuba-travel.com, tam znajdziecie najlepsze oferty, jeżeli chodzi o Kubę, a może już niedługo pojawią się nowe destynacje. Niestety Mediolan przywitał nas pogodą bardzo kiepską, chłodną, pada deszcz, ale atmosfera jak zwykle jest włoska i gorąca. Jak widzicie, pomimo brzydkiej pogody, przywitanie dosyć fajne. Okay. If you take a breath with this, slowly and softly and deeply. And also, they are connected each other. So, if someone hugs softly when they feel down, some of you know you are feel down, so they can send a hug back to you. This is something special. How do you call him? How do you call it? Kofu? Kofu? Call me together, you know, communication together. And fu? Fu is fu, exhale. Ah, okay. In Japanese. Okay, thanks. Pogoda może nie jest najprzyjemniejsza w Mediolanie, ale za mną widzicie wiatr Tona. Dlaczego ta ulica jest ważna? Dlatego, że w Mediolanie w tej chwili odbywa się Design Week. I jest to ulica, na której młodzi projektanci wystawiają swoje prace. Jeżeli ktoś myśli o tym, gdzie jest stolica designu na świecie, to właśnie w Mediolanie. A podczas Design Week nie tylko w halach pięknych targów są wystawiane prace, ale również właśnie na ulicach, gdzie można dotknąć, gdzie można przeżyć razem z twórcami, gdzie można się spotkać z twórcami z Japonii, z Nowego Jorku, z całego świata. To właśnie tutaj młodzi projektanci i starsi też znajdują natchnienie do tego, aby projektować najpiękniejsze mieszkania, aby projektować najpiękniejsze wnętrza, najpiękniejsze przedmioty poprzedniego użytku. To właśnie tutaj znajduje się stolica światowego designu. Hey guys. Hi Jim, hi. Hey. What's check up? This out. Not our silly faces. Check that out. Yeah. You got some funny weather here in Milano. What do you think about this? Just once a year during the salon. I came here for salmon. Yeah. Something's wrong. Okay, see ya. Bye. Take care. Thank you.
Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował lodów. 80-lecie powstania firmy San Martino. I to nie są lody, jak powiedziała mi pani, tylko są to mrożone, takie chłodne pudingi, które są polane bitą śmietaną. Mogę polecić naprawdę Mediolanie na Design Weeku. Bardzo dobrze zaprojektowane lody. Właśnie w takich jak ta za mną pracowniach stolarskich, włoskich pracowniach stolarskich, otwartych, przybywających, odbywa się tak naprawdę prawdziwa sprzedaż pomysłu i prawdziwe takie zarażenie chorobą designu. Widzimy takie właśnie istniejące od dziesiątek, od setek lat stolarnie, otwarte dla ludzi, którzy przychodzą tutaj po ideę, po pomysł, po to, żeby po prostu pokazać i wyrazić się w sztuce. Poranek pod Mediolanem. Jak widzicie, hotel La Fonte nas gościł. Polecam hotel, naprawdę bardzo dobre jedzenie. Takie artykuły, które nie są spotykane w takich hotelach dla ogółu, powiem w ten sposób. Don Camillo, bardzo nietypowy i ciekawy przedsiębiorca, neapolitańczyk, który przywitał nas bardzo serdecznie butelką wspaniałego wina w prezencie. Ale co ciekawe, dowiedziałem się, że Don Camillo jako dzieło swojego życia potraktował, poza usługami hotelarskimi, które oczywiście tutaj prowadzi, potraktował wybudowanie szpitala w tej miejscowości, Home. Także naprawdę bardzo ciekawa osobowość, która zrobiła wiele dobrego dla tej miejscowości. Podziwiam takie coś i życzę wszystkim takiego jakby otwarcia i myślenia o swojej społeczności lokalnej. Świetne miejsce, ten hotel w miejscowości Home pod Mediolanem. Wyruszamy w tej chwili na największe targi na świecie, jeżeli chodzi o design. Detektory metali, jak na lotnisku. Ciekawie to wygląda, nie? No jak? Ta sama nazywa Bibi? Jak się czujemy w Mediolanie, pani projektant? Fajnie. Fajnie? To elegancko. O, pojawił się tutaj polski łącznik. Ja. Proszę bardzo. Przyspieszamy teraz na ruchomych schodach. Pilnuję, żeby. Panie Andrzeju, jak na targach, jak na salonie demobili? Na komfortowo się pan czuje? Komfortowo, bo jest światowo. A ja jestem tutaj ze studentami, którzy przyjechali właśnie zbadać najnowsze wzornictwo światowe. Musimy mieć po prostu, jakbym tu powiedział, rękę na pulsie, nie? I wiedzieć, co się robi, ponieważ sami jesteśmy też projektantami i też projektujemy na światowym poziomie. Hello. Yes, good. Super. Jak się czujecie na targach? Bardzo dobrze, dziękujemy. Jesteśmy na targach po raz drugi. Miło nam Ciebie spotkać. Słyszałem, że przyjechaliście wybrać lampę, tak? Do living room, tak? Tak, do living room, dokładnie. Którą macie na celowniku? Ten. Mówimy o tej. Aha, okej. Okay. Bardzo mi się podoba. Hi guys, ciao. Hi. Hi. Happy together. Dobry pizza. Se non è roba nuova, è quello che c'è.
Dziękuję. Za mną piękne stoiska związane z oświetleniem, a ja wybrałem się tutaj dzięki firmie Flamingo Travel, którą serdecznie pozdrawiam. Wejdźcie na stronę kuba-travel.com i zobaczcie relacje, które tam przedstawiam z wyżej wymienionych targów. Są to kilometry hal, naprawdę setki stanowisk, setki stoisk największych wystawców świata, którzy po prostu wystawiają swoje najpiękniejsze towary, pokazują, jak można zaprojektować. W tym przypadku akurat tego pawilonu jest to światło i oświetlenie. Zapraszam serdecznie do pozostałych relacji. Obserwujcie na stronie Flamingo Travel, co się dzieje tutaj w Mediolanie. Powoli żegnamy się z Salone de Mobile w Mediolanie. Przechodzimy do samego miasta, do centrum. Tam będziemy patrzeć na architekturę. Będziemy patrzeć na to, co się dzieje w samym mieście. Natomiast same targi zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Wszystkim projektantom, wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą nabrać tutaj siły i energii na cały rok produkcji, czy też projektowania, zachęcam do odwiedzin. Jest to niesamowite wydarzenie, niesamowite pod względem logistycznym, bo to są naprawdę setki tysięcy ludzi. To są kilometry wystaw i przepiękne przedmioty, które możemy tam po prostu zobaczyć. Na dzisiaj to już koniec, nogi strasznie bolą. Przechodzimy do kolejnego dnia, w którym zobaczymy sobie miasto Mediolan trochę bardziej od środka. Chwila dla łasuchów, czyli przyjrzymy się teraz, co kupują Włosi. Jesteśmy w jednym z supermarketów typu Piotr Paweł, czyli dosyć duży asortyment. Wybór dosyć spory. Galeria handlowa, jak to galeria handlowa, nie ma większej różnicy w sumie od naszych krajowych. Poza tym, że ta jest może trochę większa. Ale jedno, co da się zauważyć, i nawet zobaczcie ten wózek, który koło mnie za mną jedzie, nie ma torb foliowych. Torb foliowych praktycznie nie znajdziemy. Nie dostaniesz torby foliowej. Nie ma takich opcji. Po prostu zwracają na to uwagę. Wiedzą, że jak szkodliwe jest to dla środowiska i tego tutaj w sklepach po prostu się nie doszukamy. Myślę, że to dobrze. Myślę, że to gdzieś tam ta część, która wcześniej jakby zyskała tą świadomość ekologiczną Europy, zaczyna o tym myśleć i
rozumie, że jeżeli sami zadbamy o swoje środowisko, to następnym pokoleniom będzie jeszcze trudniej. Przed nami pas Sforców, a za mną Fiat Ante, czyli jak już wiecie, Fiat to ulica. Katedra w Mediolanie, widok musi robić wrażenie. Skończono ją w XX wieku, skończono ją budować, ale rozpoczęcia budowy nie pamięta ani wasz dziadek, ani pradziadek, ani prapradziadek, prapraprapradziadek. Budowa trwała 500 lat. 500 lat, ale naprawdę jest co oglądać. Mało nas do pieczenia chleba. W Mediolanie więcej nas potrzeba. I tak żegnamy Mediolan. Mogę powiedzieć tylko arrivederci.